Żeby się udało. Czuję się uwięziona. Dusiłam się w tym ciasnym raju dla rolników. Czułam, jak pętla zaciska się coraz bardziej wokół mojej szyi. Poszłam do banku. O, w ogóle witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Lorette. Dawno w sumie Lorette nie było, bo teoretycznie wczoraj był Chocolate Factory. No i oczywiście musieliśmy też dwie inne serie zaliczyć, więc no niestety, tak to wyszło. Ale już sobie wracamy, więc mam nadzieję, że trochę tej gry przejdziemy. Dobra. A więc... czy możesz podać swój... czy może pani podać swój zawód? Jestem gospodynią domową, jestem ornitologiem. Z zawodu jestem ornitologiem. Ale teraz... po prostu prowadzę dom. Orni... ach, przepraszam, jak się to pisze? Ornitologist. Ornitolog. Naukowiec. Ten, który bada ptaki. Rozumiem. A co... z gospodarzeniem w domu, w sensie z gospodynią domową. Znaczy, przepraszam, to z gospodarzem, Boże, w domu. Co on robi? Ja się mówię o tym ulterze. Wynajmuje ziemię, jest pisarzem. Zaczekaj. Walter Harris? Masz na myśli tego pisarza? Sprawa z zabójcą. Czarny tulipan? O, widzę, że jesteś fanem. Nie, nie ja. Obawiam się... moja żona, raczej tak. Dlaczego ona po prostu... czy ona po prostu uwielbia jego książki? To by pomyślał, że... mieszka tutaj niedaleko koło nas. Tak czy inaczej. No więc, proszę pani. Przykro mi to mówić, ale nie możemy udzielić pani pożyczki. Cóż, w każdym razie... nie tobie. Ale dlaczego następnym razem nie przyprowadzi ze sobą męża? Jestem pewny, że mógłby coś wymyśleć. Miałam nadzieję, że nie sprawię... miałam nadzieję, że nie będę musiała inwigrować tą... czy inwigrować, nie. Że nie będę musiała sprowadzać tutaj do tego męża. Informować o tym męża. Rozumiem. To ja potrzebuję pieniędzy, nie on. W takim przypadku... proszę pani, jeśli pilnie potrzebuje pani pieniędzy... co w takim razie powstrzymuje cię od wzięcia tych 30 tysięcy od swojego męża? Jakie 30 tysięcy? A, dobrze, teraz. Chwileczkę. Rzucę swoje papiery. A więc, tak. O! Proszę o wybaczenie, proszę pani. To był mój błąd. Właśnie sobie zdałem sprawę, że 30 tysięcy jest w ubezpieczeniu. Jakim ubezpieczeniu? Jakie 30 tysięcy? Przygląda się kartce papieru. Ubezpieczenie na życie, proszę pani. Głupie z mojej strony, że wcześniej to przegapiłem. Ale wygląda na to, że pan Harris... wykupił polisę ubezpieczeniową na jego nazwisko, znaczy na swoje nazwisko. Dobra, niech pani sama się przekona.
przypadku śmierci lub zniknięcia. A, tak, tak, tak. To możemy pominąć tą część. Beneficjent otrzyma płatność ryczałtową. 30 tysięcy dolarów. Wygląda na standardową umowę w kontekście ubezpieczenia. Ale muszę jeszcze raz przeprosić. Nie chciałem wywołać zamieszania. Nie, dziękuję. Byłeś naprawdę bardzo pomocny. O, miło to słyszeć. W takim razie będę czekać, aż wpadnie pani z panem Harrisem tutaj. Wszystkiego najlepszego, proszę pani. Och, i pozwól, że przypomnę ci o tych wszystkich depozytach i... To znaczy contributions? A składki. Są u nas ubezpieczone. O! Głowa tego urzędnika przedarły się przez jej popękane, pozbawione... Przepraszam. Słowa tego urzędnika przedarły się przez jego popękane, pozbawione wdzięku usta. I rozpłynęły się w powietrzu. 30 tysięcy. 30 tysięcy dolarów. Jest to niesamowita suma pieniędzy. Miałam wrażenie, że im więcej o tym myślałam, tym mniej byłam w stanie pojąć, ile naprawdę to było pieniędzy. Walter. Nigdy nie powiedział ani słowa na ten temat. Dlaczego nie? Pamiętam, że miałam to dziwne uczucie. Było jeszcze słabe i to nie było jeszcze to wszystko. Ale mimo wszystko czułam, że mam to na skraju umysłu. Moment, w którym próbowałam to uchwycić i zwrócić na to uwagę. Opuściłam bank. I suchy wiosenny wiatr. Poczułam suchy wiosenny wiatr świeżego powietrza z zewnątrz, które rozwiało to uczucie, jakby w ogóle go nie było. Jest Loretta, nie wiem, czy to nie jest ta koleżanka. Musiałam zaparkować tam. Czy to nie jest ta koleżanka Ultera? Margaret, tak. Laura. Ej, Laura. Cześć, Margaret. Miło cię widzieć. Ile czasu minęło, odkąd ostatni raz się widziałyśmy? Jeśli się nad tym zastanowić, Waltera też nie widuję zbyt często. Jak on się w ogóle ma? Czemu ty mi nie powiesz, ty kłamiące dziwko? Świetnie. Wspaniale. To powiemy. Powiem, ty kłamiące dziwko. Dobra, cudownie. Margo, pospiesz się. Bardziej zajęty jest tutaj ślepy pies w mięsnym domu. Przerwa się już skończyła. Rusz się, ty hipisowska dziewczyno. Dobra, idę. Tak czy inaczej, Loret. Dziewczyny i ja idziemy na przedstawienie w sobotę. Powinnaś do nas dołączyć. Chciałam porozmawiać... Margo! Posłuchaj, wpadnę, jeśli będę w okolicy. Nie masz nic przeciwko, prawda? Już muszę lecieć. Margo! Zachowam twoje... jak to się nazywało? Tipsy, Boże. No, to ci daję kelnerowi. Jezu, zapomniałem słowa. Tips. Napiwki, o. No dobra, już idę na rany Chrystusa. Ach, ta ruda suka. Dobra, jedz jem. Kłamałam, oczywiście.
Nie jestem już ornitologiem. Nawet nigdy się nie uczyłam o tym. Mówię, to tylko kłamstwo. Jestem pracującą dziewczyną. Potrzebowałam jakiegoś sposobu, żeby się dowiedzieć, kiedy pojadę do Nowego Jorku. Chciałam zostać pielęgniarką, ale nie znałam egzaminów. Razy. Miałam kafelki w jadalni. Próbowałam pracować jako kelnerka. Próbowałam pracować jako sekretarka w gazecie. Wiesz lub nie, ale pracowałam w salonie. Salon, to wiecie, w takim barze jakby. Nie powiedziałbym, że podobało mi się gdziekolwiek. Ale praca to praca. Dałam jakiś artykuł o ornitolożce. Była na jakiegoś rodzaju wyprawie. Podobało mi się to. Kupiłam ptaki Ameryki. No to... Ale to nie jest zbyt... Znaczy, ale nie jestem zbyt takim kochającym ptaki. Jestem osobą, która zbyt kocha ptaki. Trudno rozpoznać zwiastuny choroby. Było goręcej niż w 6 kręgach piekła. Miałem uchylone okna, aż do samego końca. I czułam, jak słońce pali moją skórę przez przednią szybę. W mojej głowie pojawił się rój myśli. Więc nie zauważyłam, że skończyło mi się paliwo. Ten stary worek ze śrubami przewoził 30... czy marnował 30 galonów na minę. Ale tego dnia po raz pierwszy uśmiechnęło się do mnie szczęście. I stacja benzynowa pojawiła się niespodziewanie. Jej betonowe ściany wyrastały ze środku pola kukurydzy. Całe popękane i zniszczone. Jak jakaś pomarszczona twarz starej kobiety. No, w sumie zabawne. Nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek wcześniej widziałam tę stację benzynową. Chociaż była to jedna droga prowadząca do domu. Okej. Musi mi się jakoś gorzej tłumaczy, nie wiem czemu. Jest trucizna. Mapa USA. Stany Zjednoczone Ameryki. Wszystkie 48 z nich są dostępne na mapie. Liquor Booze, o. Mam wrażenie, że w czasie prohibicji wypiłam więcej niż przez całe życie. Nie znałam drinka, odkąd skończyłam 32 lata. Ale każdy dzień spędziłam leżąc na tej farmie. Coraz bardziej żałuję tej decyzji. Wiesz, że mam problemy z tym. Broszury. Take it, leave it. Na razie nie bierzmy. Dobra, tu nic nie ma. Musimy wziąć chyba je. Take it. Boston. Podróżuj autobusem. O. Afternoon. To jest takie, wiecie, powitanie po południu, nie? Proszę pani. Witam panią. Jak mija dzień? Czy mógłby być lepszy? Jest dzisiaj zbyt gorąco. O, nie ma w tym nic złego, proszę pani. Jest w sumie prawie 100 stopni na zewnątrz. Czy mógłbyś mnie zatankować za 3 dolary? Oczywiście. Czy mogę coś jeszcze dla pani zrobić? Nawet nie wiem, czego bym chciała. Prawdopodobnie nie. Nawet nie wiem, czego bym chciała. Okej. Tu nie mogę kliknąć. Myszka mi siadła? Nie. Nieważne. Jeśli pozwoli pani, może mam właśnie jakieś lekarstwo.
Za właśnie to, co masz na myśli. Masz? Nowo i udoskonalona trutka na szczury. Zawiera nawet własną tajną formułę. To skurwysyństwo pozbędzie się szczurów, myszy i tak dalej. Cokolwiek cię dręczy. Pachnie migdałami również. Gwarantowana praca, w sensie gwarantowana skuteczność. Wszystko za jedne 90 dolarów. Nie, przepraszam, wszystko za jedne, to ja pierdzielę. Dolar 99. Nie sądzę, żebym... Wiesz co? Wyglądasz jak pracowita gospodyni domowa. Dlaczego nie chcesz spróbować przynajmniej? Wziąć próbki. Do domu. Tylko dla ciebie. Ach, no więc... Zapewniam, proszę pani. Nie będziesz rozczarowana. No dobra. I wzięliśmy próbkę trutki. Ciekawe. I tak, z domu na stację i ze stacji. No właśnie gdzie? I znowu jakaś minigra. O nie. Teraz trzeba klikać. Co? Już by trzeba jakieś słowa złe. Ja nie widzę, co jest napisane. No właśnie, to się robi crack. Party goo. Money. Hope, nadzieja. Aha. Wait. Czyli musimy klikać tylko te dobre. Jasne, rozumiem. Szansa. Dobra, to było łatwe. Jest jakieś wino. Cześć, Walt. Na zewnątrz jest goręcej niż pod pachą diabła. Nie żartuję. Myślałam, że się rozpłynę. No, czy nie jest to trochę za wcześnie na nalewanie wina? Dlaczego się tak śmiejesz? Dlaczego się tak śmiechasz? O, wszystko skończyłem. To znaczy? Masz na myśli... Skończyłeś swoją książkę? Yep. Ale to... To świetnie. Dlaczego ty nic... Wydawcy dali mi już zielone światło. Wysłałem im list z pierwszymi rozdziałami. Nie chcę niczego psuć, zanim zostanie... Tak jakby już postawione, wyryte na kamieniu. Ale oni mówią. Ludzie z Metro Silvermeyer są zainteresowani. Może nawet zamienią to w film. I tak powiedzieli przynajmniej. Wyobraź sobie. W roli głównej Clark Gable. Myślałem, że zrezygnuję z aktorstwa. W takim razie Harry Cooper. Kogo to obchodzi? Nie o to do cholery chodzi. Hollywood, Laura. Ach, masz rację, przepraszam. Och, Walter. Jestem taka szczęśliwa. Dobrze, że jesteś. Brawo dla nas, kochanie. Czy wino może troszeczkę zaczekać? Zamierzam przygotować dla nas naprawdę miłą kolację. Może ugotujesz nam ten stek? Wiesz, że go lubię. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się tego. W jednym momencie poczułam, że możliwe, że wszystko mogłoby się zmienić. To był tylko przebłysk nadziei. Dodaj pieprz, dodaj sól, dodaj pieprz.
Walter opublikował swoją nowelę. I znaczy opublikuje swoją nowelę i wrócimy do Nowego Jorku. Do naszego apartamentu na 12 ulicy Avenue. Tak jakbyśmy w ogóle nigdy nie odeszli. I życie wróci z powrotem do normalności. Uciekaj mięso. Dice the vegetables. To są chyba posiekane chyba te warzywa. Tak. Ale ciągle. Coś mi wcześniej obiecał. He already found another woman before he could start unpacking my damn suitcase? A, on już znalazł inną kobietę, zanim zdążyłam rozpakować moją cholerną walizkę. Gameblade, co to znaczy Gameblade? Zobaczyć Gameblade. Prowadź hazard. A. Jest on... Znaczy, uprawiał hazard, kiedy widział, że jesteśmy już totalnie spukani. Dlaczego powinnam... Dlaczego myślę, że to wszystko zatrzyma się, jak wrócimy do Nowego Jorku? Nie, coś głęboko we mnie. Coś dziwnego zostało już odpalone. I nie mogę tego zatrzymać. Add poison. Ej, jak leci? Gotowe. Już idę. Och, mówi z pełnymi ustami. Ten stek jest boski. Dziękuję. Ostatni raz jadłem tak dobrego w wielkim jabłku, w dużym jabłku. Ledwo tknęłaś swojego. Nie jestem zbyt głodna, więc... Rozumiem, że wracamy, tak? Natknęłam się dzisiaj na Margaret. Ewentualnie wypiwi. No dobra, natknęłam się dzisiaj na Margaret. Tak? Delikatnie odszunkuję. A więc co u niej? Grubsza niż wtedy, kiedy ją ostatni raz widziałam, jeśli mnie pytasz. Jak myślisz? Nie, żebym był tym, który może o tym rozmawiać. Z pewnością pozwoliłem... Tobie odejść? A, w sensie, że on też się roztył, dobra. Ale pomyśl, jak to jest być na jej miejscu. Biedna dziewczyna została całkiem sama. Odkąd Clarence kupił tą farmę? To musi być dla niej trudne. I ty. Wskazuję widelcem na Lorettę. Jako kobieta powinna wczuć się w nią troszeczkę bardziej. Okej. I dlatego zdecydowałeś się pocieszyć pogrążoną w żałobie wdowę? Byłam dzisiaj w banku. Dobra, no wyjedźmy z grubej rury. I tak już jest po ptokach i tak. Co? Co masz na myśli? Wiesz dokładnie, co to powinno oznaczać. Już ci mówiłem. To koniec. Pewnie myślisz, że jestem głupsza niż pudełko kamieni? Co próbujesz osiągnąć tutaj, co? Dlaczego nie możemy po prostu świętować? Po prostu... Pajać się tą miłą kolacją. Jak zwykli cywilizowani ludzie. Mam dość twoich sztuczek, Walterze. Mam dość tego, że traktujesz mnie jak gówno. Mam dość przebywania w tym zapomnianym przez Boga wysypisku.
ze wszystkimi rasistami i dziwkami. Nikt ci nie zmuszał do wyprowadzki, Loretta. Posłuchaj. Wiem, że obwiniasz mnie za to, co przydarzyło się Johnowi. Uderza pięściami w stół. Niezła pieprzona kolacja. Po prostu nie mogę się powstrzymać, prawda? Dlaczego znów musiałeś poruszać ten gówniany temat? Dlaczego teraz? Dlaczego... Co jest dzisiaj z tobą nie tak? Nie, masz rację. Po prostu trzymajmy to w zamknięciu, w sobie. Będę już cicho. Będę dobrą gospodynią domową. I możesz dalej sobie pieprzyć tą rudą dziwkę. I wszyscy będą szczęśliwi. Wystarczy. Nie będę już słuchał tego gówna więcej. Jeśli musisz wiedzieć, to właśnie tak. Obwiniam cię. O, w końcu. Wychodzi ten odważny mężczyzna i mówi to. Czytałem policyjny raport. Jesteś hipokrytą. Laura. Miałam pojęcia, że potrafisz być takim kretynem. Czytałam ten... Well, Walt? Morderstwo. Morderca. Teraz musimy się pozbyć pana Waltera. O, jest ta studnia. Walter wygląda, jakby próbował coś powiedzieć. Ale... Wszystko, co było, co można było usłyszeć, to bulgotanie. Gdy powoli dławił się na śmierć. Ach, tak mi przykro. To jest twoja wina. O, spal się w piekle, Walter. Dobra. Muszę przyznać, że nie lubię, gdy ludzie mówią szczerze lub... Po prostu muszę powiedzieć ci prawdę. Zawsze to sprawia wrażenie, jakby bezwstydnie cię okłamywali, dopóki nie wyciągniesz od nich prawdy. Ale jest coś... transcendentalnego... w morderstwie. Coś, czego... nie rozumiemy, pomimo tego, jak regularne... i naturalne wydaje się być. W jednym razie, dlaczego ktoś miałby to robić? Och, nie oskarżam kobiety o bycie kłamcą, kiedy ona nie wie, jak być szczerą. Jak moje pierwsze dziecko. Jak poeta, który... nie zna żadnych języków. Jak głuchoniemy i niewidomy. W świecie dźwięków, kolorów i znaków. Nie dosięgając prawdy słowami. Nie potrafią nadać jej kształtu. Choć jest jedna prawda, którą znam. Choć Walter nie żyje. Martwy. Nie lubisz ludzi. A oni ciebie? Nie powiedziałabym tego, ale... Prawdę powiedziawszy. Nie spodziewam się, że wyniknie z nich coś dobrego. O, musimy ogarnąć, co to jest. Ma, maska, lustro, mold, pleśń? Co mi to przypomina? Śmiejącego się kosmitę z Kapitana Bomby. Nie no. Maskę. Czy myślisz, że ludzie chcą cię skrzywdzić? Myślę, że marnujemy tutaj czas. Dlaczego? Ach, wygląda to, że wiem, jak to działa. Najpierw oglądamy wspólnie zdjęcia. Obrazki.
I mamy dosyć taką fajną pogawędkę. A jutro wbijesz się w mój mózg metalowym prętem. Ach, przesadzasz. Leukotomia złagodziła cierpienie wielu ludzi. W moim przypadku jednak wątpię, czy to będzie wymagane. Chciałbym to wierzyć. Kontynuujmy, dobrze? To jest pies dla mnie. Vagina. Szczur, vagina, naszyjnik, studnia. To mi przypomina studnię? Nie. Macice, to prędzej. Interesujące. Co to jest? Mój wzór skojarzeniowy. Mój mąż nazywa je sztuczkami. Ale to... On jest tą osobą, która cię tutaj sprowadziła, prawda? Więc uważaj. Dobra, na serce. Oko, zboże, cradle. Co to znaczy cradle? Cradle. Nie pamiętam. Lepka. Czy kruk? No, kruk może tu łeb, kruka tu skrzydła. Ale nie. Jaka, co to znaczy cradle, kurwa? Jeden tłumacz mi coś innego powiedział. Cradle. Kołyska, a. Nie no, kruk. Czy coś jest nie tak? Ta. To tylko plamy. Nie ma w nich nic do zobaczenia. Cokolwiek widzę, jest to tylko moja wyobraźnia. To niesprawiedliwe. Nie zrobiłam nic złego. Życie nie jest sprawiedliwe. W twoim wieku najwyższy czas, abyś to zauważyła. Och, nie bądź taki ponury. Jak brzmiało to powiedzenie? We Włoszech pod panowaniem Borgia. Panował terror i morderstwo i rozlew krwi. Jednak ostatecznie dało to początek Michałowi Aniołowi Da Vinci oraz renesansowi. W Szwajcarii panowała miłość braterska, demokracja i pokój. I zostały one ustanowione na 500 lat. A wiesz co wyprodukowali? Zegar z kukułką. Mamy gwóźdź. Obudziłam się ze strasznym bólem, który rozprzestrzeniał się po całym moim ciele. To przychodziło falami. Jeden cios za drugim. Jedno oko było całe spuchnięte i łzawiące. Miałam wrażenie, że zaraz pęknie. Do diabła. Chciałam, żeby pękło. Nie, żeby to w czymś pomogło. Nie. Ból był skupiony gdzie indziej. Kiedy otworzyłam oczy, pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, był krzywy, zardzewiały gwóźdź, wystający mi ze stopy. Trochę przez moją własną skórę. Więc... Wyciągnęłam go na wolność. O! Son of a bitch! Pierdolony chuj. Byłam gotowa wyć. Gotowa krzyczeć z całych sił w moich cholernych płucach. Jednak najlepsze, co udało mi się wydusić, to jęknięcie. Był jednak czubek metalowego gwoździa. Uśmiechał się do mnie jak jakiś kot z... Cheshire. Nie wiem, co jest Cheshire. Okej, spróbuję jeszcze raz. Uspokój się. Oddech. Come on, Lo. Skup się. Jasna cholera. Cholera. Och, cholerny gówno. Jebany gwóźdź. Dlaczego nie mogę się tego wbić tak, jak prosiłam? Cholery, co jest z tobą nie tak, Walterze?
Próbujesz ułatwić mi wykończenie ciebie? To diabło, dlaczego w ogóle pytam? Przecież i tak nigdy nie wiedziałeś, którego końca młotka użyć. To jakaś niegodziwa ironia. O, panie. Widzę rdzę utkniętą w ranie. Cholera. Ach, nie czas na rozpamiętywanie tego. Okej. Jeszcze raz. A kurwa. Dalej. Otwarta rana gapiała się na mnie. Jak okropna, strasznie zakrwawiona rana. Ostatnia noc wydawała się złym snem. Prawie zatarła mi się w pamięci, ale ciągle. Mój porwany, brudny ubiór. My action leg? Co to znaczy action leg? Co to znaczy action leg? My action leg. Obolała noga. Kałuża moich własnych wymiocin. Wszystko sugerowało inaczej. Muszę pozbyć się tych wspomnień. Tak szybko jak tylko mogę. O nie. No, będę chora. Oj, z Lorettą nie jest dobrze. Da się wrócić? Ja mogę wrócić jednak tam? Mogę. Chyba mogę. A, nie jestem jeszcze gotowa do wyjścia. Nawet muszę się przebrać z tych ubrań. No dobra. Pójdę tędy? Och, moja głowa. Boli mnie również noga. Widziałem jakieś pigułki w łazience. Nie mogę tego dłużej znieść. Wejdziemy do łazienki w takim razie. Łazienka chyba była tutaj. W ogóle to jest dziura myszy. Bingo! Wiedziałem, że gdzieś tutaj muszą być. A, są przeterminowane. I to dawno temu. Czy powinnam? Weź się tak czy inaczej, odłóż z powrotem, odłóż z powrotem. Nie, Loretta. Musisz o siebie zadbać. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Oj. Musimy stąd iść. Change. Move away from the... Move away from the wardrobe. Zmień ubranie. Tak lepiej. Teraz pozbądźmy się tej sukienki. Porwana sukienka. Co do cholery może być? Laura. Wyglądasz, jakbyś widziała lepsze dni. W sensie, jakbyś miała lepsze dni. Co się stało? Mogłabyś zadzwonić do Waltera w moim imieniu? Waltera nie ma w domu. Czego od niego chcesz? Idź się pierdolić. Jest out back. On już po prostu jest za domem. Mordujemy ich wszystkich? A to już będzie trzeba samochód ogarnąć. No dobra. Jest z tyłu.
Jest z tyłu. Spróbujemy ją zabić. To by na to. Walter jest z tyłu. Dlaczego nie wejdziesz do środka? Walter! To ja, Margaret. Jesteś tam? Czy coś się stało? O tak. Ale nie zaprzątaj się sobie tym głowy, ja się tym zajmę. Dołączysz do niego wkrótce. Oj, naprawdę już niedługo, Margaret. Dwie śmierci. Wszystko jest powiązane. Dobra, moi drodzy, troszeczkę dzisiaj krótszy odcinek, ale to z tego powodu, że nie mam dzisiaj zbytnio czasu nawet na nagrywanie dłuższe, a muszę lekki zapas sobie zrobić, bo nie będzie mnie do poniedziałku. Chociaż wy to chyba w poniedziałek oglądacie, więc... No właśnie, więc no niestety, ale tak wyszło. Dzisiaj dopiero będę nagrywał dalsze części. Być może następny odcinek będzie troszeczkę dłuższy. A tymczasem, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jeżeli filmu, gra dla Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach z Lorette. Trzymajcie się, hej hej!